No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Nadeszła pora, aby powiedzieć Wam nieco więcej na temat motocykla, jakim jest stojący obok mnie motocykl Honda MSX 125 Grom. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam na recenzję tego motocykla. No słuchajcie, wychodzi na to, że jednym z trudniejszych rzeczy, jeśli macie taki mały motocykl, jest to, aby utrzymać go w karze razem z sobą, ale cóż to. Słuchajcie, motocykl ten jest ze mną od przeszło 230 km, pewnie tam z 235 będzie na chwilę obecną. Na przestrzeni tych kilometrów udało mi się nim sporo pojeździć po trasie i po mieście, nawet trochę zjechałem sobie poza trasę. Aczkolwiek niestety no, pogoda była jaka była, cały czas padało, także nie było okazji walnąć więcej kilometrów, chciałem go zabrać na tor, nie udało się. Niemniej jednak swoje już wiem. I zawsze takie recenzje zaczynam od tego, że mówię Wam to, co pierwsze przychodzi mi na myśl, kiedy charakteryzuję jakiś motocykl i powiem Wam, że w przypadku Groma no nie pozostaje powiedzieć nic innego, jak tylko mały, ale wariat. Dlaczego to Wam zaraz opowiem, ale najpierw przyjrzyjmy się danym technicznym. To co, jeśli chodzi o silnik, to mamy tutaj 124 cm sześcienne w chłodzonym powietrzem jednocylindrowcu, 4 osów, 2 zawory. Silniczek ten w przypadku rocznika 23 generuje 10,1 konia mechanicznego przy 7250 obrotach, czyli tam prawie pod czerwonym polem, ale nie ma co go tak szarpać wysoko, ponieważ przy 6000 osiąga on maksymalny moment obrotowy, który wynosi 11,1 N. Z przodu mamy 220 mm tarczę, pojedynczą, dwutłoczkowy zacisk oraz ABS. Z tyłu mamy tarczę 190 mm, jednotłoczkowy zacisk. Jeśli chodzi o zawieszenie z przodu, to mamy tutaj odwrócony widelec teleskopowy 31 mm, a z tyłu pojedynczy amorek, wahacz stalowy. Bak mieści w sobie 6 litrów. Motocykl teoretycznie spala 1,5 litra na 100 km. Oczywiście mi tam wyszło wedle zegara 2 litry, jak tam wyszło w rzeczywistości, to Wam powiem, jak to policzę. Z przodu mamy lampę LED-ową, aczkolwiek uruchamia się dopiero przy włączeniu motocykla, więc efektu na razie nie zobaczycie. Pozostałe mamy klasyczne kierunki oraz światła stopu, no zwykłe żarówy. Siedzenie znajduje się na wysokości 761 mm, a całość waży 103 kg. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no to mamy tutaj wskazanie obrotu, wskazanie poziomu paliwa, wskazanie biegu, prędkość, dwa przebiegi, całościowy przebieg, średnie spalanie, średnią prędkość, zużycie paliwa. I w zasadzie nie za dużo wodotrysków, bo mamy tylko światła długie, klakson, rozrucznik, awaryjne wyłączenie i to w zasadzie tyle. Pokażę jeszcze Wam miejsce pod kanapą, chociaż jest cholernie ciemno. No, za wiele tu nie zmieścicie. Akumulator również należy do takich, powiedziałbym, liliputów. A żeby Wam troszeczkę bardziej uwidocznić, jak nieduży jest to motocykl, to popatrzcie na to. Kask na lusterku, rękawice na kanapie, plecak przy motocyklu. No to jak widzicie, no te wszystkie elementy są pokaźnych rozmiarów. Plecak jest w zasadzie większy od koła. Kask jest również większy od koła, prawie że. W każdym razie nie ma się co martwić, naprawdę fajny motocykl. Jedziemy. No dobra, słuchajcie, to zaczniemy od wyświetlacza, ponieważ no pomimo tego, że wszystkie te wskazania na nim są duże i czytelne, to jednak trzeba pamiętać, że ten wyświetlacz jest bardzo nisko. W związku z tym ja na przykład, żeby zobaczyć cokolwiek na tym wyświetlaczu, no to muszę niestety, ale bardzo mocno spuścić głowę, bo jest on całkowicie zasłonięty przez szczękę kasku. Trzeba się również niestety, ale przestawić na hondowski kierunkowskaz, który jest w złym miejscu w stosunku do innych motocykli, jakimi się na co dzień poruszałem. Ale jak już tylko to wpadnie, to przestajecie trąbić na Bogu ducha w innych ludzi. Generalnie motocykl ten, przez wzgląd na swoje gabaryty, pojemność, masę, to jest to po prostu idealny motocykl na miasto i idealny motocykl na to, aby nauczyć się jeździć na motocyklach. Co na to wpływa? Wpływa na to przede wszystkim to, jak bardzo on jest gramotny. I mówiąc co mam na myśli, po prostu to, że on jest bardzo skrętny, bardzo łatwo
się nim jeździ, bardzo łatwo się go prowadzi, bardzo łatwo go wyczuć. Nie sprawia zbyt wielu trudności, jeśli chodzi o działanie, czy to hamulca, czy sprzęgła, czy skrzyni biegów, wszystko wchodzi bardzo przyjemnie i płynnie, bez większych oporów, bez większych problemów. No może za wyjątkiem pierwszego biegu, luzu, powiem Wam, że tutaj trochę ciężko jest mi się odnaleźć, bo czasami ta jedynka, jak już jesteście na luzie, bardzo głęboko wpada. Jak już macie wbity ten pierwszy bieg, stoicie sobie na sprzęgle powiedzmy, to czuć, że ona bardzo głęboko się zapada. Jest taka bardzo luźna i bardzo głęboko wpada, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego, że to jest testówka, czy też tak jest w innych motorkach. Jak macie taki motocykl, dajcie znaka. W każdym razie czasami mam też problem ze znalezieniem luzu między dwójką a jedynką właśnie, przez wzgląd na to, jak ta dźwignia mi się po prostu zapada. Ale pomimo tych rozmiarów, miejsca jest tutaj wystarczająco dużo. Robiliśmy przymiarki, ja mam 1,82 m, mam znajomych 1,86 m, oni też spokojnie mieścili się z kolanami w baku. Aczkolwiek na pewno taka osoba od 1,88 m w górę będzie miała problem, żeby siedzieć na miejscu kierowcy, nie zawadzać tyłkiem o siedzenie pasażera i mieć kolana schowane w tym wgłębieniu. Jeśli chodzi o mnie, przy 1,82 m, no to tutaj nie ma żadnego problemu. Naukowo udowodniłem również, że osoba przy wzroście 1,50 m jest w stanie wsiąść na ten motocykl, ale podpiera się z obu stron na palcach. Niemniej jednak dałaby spokojnie radę jechać, jeśli bardziej opierałaby się na jednej nodze. Także taki motocykl, powiedziałbym, od 1,50 m do jakiś 1,86 m. Motocykl też jest bardzo lekki, krótki rozstaw kół, co za tym idzie, jest bardzo manewrowy, bardzo łatwo wprowadzić go w zakręt przy każdej prędkości w zasadzie. Także jest bardzo łatwy w skręcaniu. Powiedziałbym, że robi to aż nadzbyt lekko. Porównałbym to do pitbike'a. Jednocześnie moc 10 koni, 11 newtonów, fajna reakcja na gaz, krótki rozgaz, co ciekawe, jak na 125. I naprawdę nie trzeba go ciurać po wysokich obrotach, żeby ten motocykl chciał jechać. On jedzie praktycznie sobie z dołu, radzi sobie z tym, nie ma z tym jakichś tam dużych problemów. A hamulce zastosowane są wystarczające całkowicie do tego, żeby bardzo sprawnie wyhamować ten motocykl. Mam tutaj też ABS-a, robiłem sobie kilka takich, powiedzmy, awaryjnych, mocnych zatrzymań i nie było z tym żadnego problemu. Przyspieszenie na miasto, jak znalazł, wystarczające. Robicie z palcem w nosie jakieś 3/5 samochodów, które się poruszają ze startu na świateł do 80 na godzinę, nie ma z tym żadnych problemów. Powyżej 80, tam bliżej 90 przy wskazaniach zegara. A jest już trochę trudniej, ale nadal motocykl żwawo się napędza. Wszystko to sprawia, że jest w sam raz do miasta. Powtórzę to jeszcze raz, po prostu w sam raz do miasta. Do tego, jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z motocyklami, jest niewielkich rozmiarów, szuka czegoś w sam raz, to ten motocykl to jest jedna z opcji, nad którymi warto się zastanowić, bo naprawdę pomimo tego, że jest to mikrus, to jednak leci jak 125, łapałem się z kilkoma skuterami w 125 i jechaliśmy tak samo. Oczywiście jak znam życie, teraz znajdzie się ktoś, kto powie, nie ma 15 koni, może mieć 15 koni na kategorię B, nie ma potrzeby tych 15 koni, słuchajcie, bo ten motocykl, tak jak rozmawiałem z Wizem, jest lżejszy, przeszło 30 kg od CB125. Także mniej koni, ale również mniejsza masa i to przekłada się na to, że po prostu motocykl równie chętnie się napędza jak 125 posiadające większą ilość kunia. Do tego, tak jak Wam mówię, wydawało mi się, że będzie tutaj zdecydowanie mniej miejsca. Jedyne, co ja bym poprawił, to dał może ciut wyżej kierownicę. Jednocześnie troszeczkę zrobił ją szerszą i odstawił nieco szerzej lusterka, tak by móc nieco więcej widzieć za sobą. Bo niestety, ale obecnie, pomimo tego, że te lusterka mają bardzo dużą regulację,
to mimo wszystko ja troszeczkę barkami zasłaniam sobie to, co znajduje się w nich. No ale ta widoczność, powiedzmy, że jest wystarczająca, żeby jakoś tam sprawnie poruszać się po ulicach. Okej, to powiedziałem wam już, dlaczego uważam, że jest mały, to teraz czas powiedzieć, dlaczego uważam, że to wariat. A to z tego względu, że jak na tą pojemność i ogólnie na ten motocykl, spodziewałem się, będzie wolniejszy, że będzie mniej przyspieszał, a okazuje się, że byłem w błędzie. Idzie! Jak zły! W każdym razie nie ma stresu, jeśli chodzi o jazdę po mieście. Bardzo sprawnie ruszać można tym spod świateł. Bardzo sprawnie można do takich 80 na godzinę. Czuć się swobodnie, jeśli chodzi o przyspieszenie. W ogóle dzięki tej lampie LED-owej zauważam je teoretycznie więcej samochodów niż kiedy jadę Husqvarną. To też jest dosyć ciekawe, ale no tak jak wam mówię, motocykl się zwija. Także no po prostu żałuję najbardziej tego, że pogoda nie pozwoliła mi na to, aby pojechać z nim na tor. Dlatego ja do każdych świateł pcham się na sam przód. Nie ma po prostu lęku o to, że nie wiem, będę kogoś blokować z tyłu, absolutnie. Co prawda Honda mówi, że motocykl ten jedzie maksymalnie 95 na godzinę. No mi udało się napędzić go nieco bardziej. Zauważyłem tam jakieś 115, czy nawet troszkę więcej. W każdym razie, no oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to wskazanie zegara i prawdopodobnie taka maksymalna prędkość tego motorka to będzie jakieś 105, coś takiego bym powiedział. Czyli jest to taka prędkość, która spokojnie wystarcza na to, żeby stracić ślejce w mieście. Potrzeba jednak trochę takich no, sprzyjających warunków, żeby się do tej prędkości napędzić. A jednocześnie, teoretycznie można tym nawet jechać po autostradach, bo nawet ciężarówki są wolniejsze, ale nie należy to do zbyt przyjemnych, także bardziej do takich jakichś lokalnych dróg, powiedziałbym. Ale co ciekawe, jak na te lokalne drogi i drogi miejskie, to ma też jedną fajną cechę, czyli zawieszenie, które nie jest zbyt twarde, a jednocześnie to, że on ma taki nieduży rozstaw tych kół, sprawia, że takie pokonywanie tych wszystkich jakichś wertepów i wybojów trochę mniej boli, wiecie? Zauważyłem, że jeżdżąc po mieście, nawet zjeżdżając z miasta na jakieś tam takie polne drogi, nie dotukuczało mi strasznie, tak jak na jakichś innych większych motocyklach, to, że ten asfalt jest nierówny, że są wyboje, że coś tam się dzieje. Było naprawdę znośnie i sympatycznie. Także również zawieszenie tego motocykla na plus. O hamulcach już wam mówiłem, że zatrzymują motocykl wystarczająco dobrze. Nie miałem żadnych problemów, nawet kiedy no, ścisnąłem pełną pięścią klamkę hamulca. Motocykl bardzo sprawnie się zatrzymał, dorzuciłem do tego jeszcze trochę tyłu. Zatańczyła dupka. No generalnie powiem wam, że no chciałbym go zabrać na tor, no, ale się nie udało. Może w przyszłym roku to nadrobię. Jest też tak, że ja naprawdę czasami mam wrzucony ten piąty bieg, mam 60 na godzinę, jakieś 4000 obrotów i mam wrażenie, że chciałbym mieć tutaj szósty bieg, ale go nie ma. Generalnie, jeśli chodzi o takie różnice pomiędzy tym rocznikiem, czyli 23, a poprzednimi, to jest to, że mamy widoczny obrotomierz, wskazanie biegu oraz mamy dodany piąty bieg. Poprzedniki miały 4 biegi. To, co jest fenomenalne w tym motocyklu, to właśnie taka swoboda poruszania się po mieście w korkach. Bo ile większym motocyklem tutaj musiałbym już, wiecie, robić takie nerwowe luchy lewo-prawo, żeby ominąć jakieś usterka. Tak, tutaj dochodzi do takiej sytuacji tylko i wyłącznie w czymś takim, kiedy te samochody stoją naprawdę blisko siebie. W pozostałych przypadkach w zasadzie ten slalom nie jest taki wariacki lewo-prawo, tylko takie teraz tu, teraz tu. No naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ. Muszę przyznać, że nie zauważyłem też jakiejś dużej różnicy w czasach przejazdu z punktu A do B, którymi tam jeżdżę na co dzień, także mam takie odniesienie, że nawet tym moim większym motocyklem, no wiecie, na przestrzeni tych 30 km może zaoszczędziłbym 5 minut. Także te 5 minut różnicy mnie nie wzrusza, natomiast to, co mnie wzrusza na pewno, to spalanie. Słuchajcie, 230 parę kilometrów na latane pojechałem po raz pierwszy na stację, zalałem paliwa za 33 zł z groszem. Tyle pali ten motocykl, no to mając na uwadze, że pali przeszło dwa razy mniej niż mój, no to na miasto, czy trzeba chcieć czegoś więcej? Powiem wam, że nie.
wystarczający sprzęcior. Bardzo mało go widzę, jest to dla mnie zastanawiające. Myślę, że motocykl ten jest bardzo mocno niedoceniony. Ewentualnie może mieć to coś wspólnego z ceną, bo niestety kosztuje 18,5 tysiąca, co moim zdaniem jest dużo i powiedziałbym wręcz, że dużo za dużo na to, aby więcej osób zdecydowało się na taki nowy motocykl. Aczkolwiek jeżeli popatrzycie sobie na używki z poprzednich roczników, to tamte ceny są już przyjemne. Zaczynają się chyba na poziomie jakichś tam 8 tysięcy z tego co patrzyłem. Zależy który rocznik, zależy w jakim stanie sztuka, możecie wyrwać coś taniej, coś drożej, wiadomo. Bardzo fajny sprzęt na początek, bardzo fajny sprzęt na miasto, bardzo fajny również sprzęt na to, żeby sobie wjechać na tor, na takie początkowe, powiedzmy, przywitanie się z torowankiem. Jak najbardziej ten motocykl bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Długo czekałem na dostępność testówki, bo dopiero w tym roku nadarzyła się taka okazja w moim przypadku i powiem wam, że jestem mega zadowolony. Żałuję, że nie pojeździłem nim więcej. Aczkolwiek no musicie wiedzieć, że pomimo tego, że ja teoretycznie mam nogi schowane tutaj w te wyżłobienia na baku, to jednak pozycja jest taka, że szybciej marznę na tym motocyklu. Piszczele dostają chłodem, nogi od góry również dostają chłodem. Wiadomo, pozycja wyprostowana, więc czujemy ten wiaterek, ale tak na dobrą sprawę tego wiatru nie jest za dużo, bo ten motocykl nie jest zbyt szybki. Oczywiście w deszczu zmokniecie i zmarzniecie, tak jak na każdym innym nakedzie, wypostrowanej pozycji, wszystko z klaty spływa wam na majty i robi się nieprzyjemnie. Aczkolwiek za bardzo nie żyga spod koła, więc jest ok. Człowiek nie jedzie w kuckach, więc tutaj też jest ok. Powiedziałbym, że pozycja jest wygodna, kanapa jest duża, jak na taki motocykl. Myślę, że spokojnie z drugą osobą też dałoby radę pojechać. Światła świecą wystarczająco, samochody nas widzą, płaszcz jest dosyć szeroki. Kurde, powiem wam, że bardzo, bardzo dużo plusów ma ten motocykl. Ciężko tutaj dopatrywać się minusów. Nie wiem, czego najbardziej mi w tym sprzęcie brakuje, bo naprawdę nie ma co wiele oczekiwać od motocykla z klasy 125, zwłaszcza takiego mikruska. No może tą kierownicę chciałbym mieć nieco wyższą, ale to jest kwestia dostosowania dystansów i można to sobie opędzlować we własnym zakresie, coś czuję. Myślę też, że znajdziecie sporo do tego dodatków, mając na uwadze, że w Stanach ten motocykl jest bardzo popularny. Z tego co słyszałem również w Anglii motocykl jest bardzo popularny, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę jazdy, jeśli chodzi o takie początki z motocyklami. Wydech, no powiem wam, że teraz 75 na godzinę i co prawda coś tam słyszę z tyłu, nie jest to męczące. Ale jest to bardziej takie tło dla szumu w kasku, aniżeli taki wyraźny gang z wydechu, chociaż jak odpalicie go na wolnych obrotach, to można stwierdzić, że kurde, chodzi to fajnie. Wada jeszcze może taka, że generalnie ciężko chodzą przyciski set oraz select na zegarach. Praktycznie w rękawicy motocyklowej są one bardzo ciężkie do wyczucia i nie wiadomo, czy się ten guzik wciska, czy niekoniecznie, także no w zasadzie tylko z tym miałem problem. Jeśli macie taki motocykl, mieliście nim okazję jeździć, to standardowo zostawcie swoją opinię na jego temat, zwłaszcza z perspektywy dłuższego użytkowania. Ten ma nalatane no, blisko 3000 km i powiem wam, że wszystko gra, wszystko działa, nie przechodzą wibracje na tyłek, w zasadzie jest to bardzo gładka jazda. I tyle! Zostawiajcie komentarze, lajkujcie, udostępniajcie, polecajcie kanał znajomym, jak jesteście po raz pierwszy, zostawcie subskrypcję, a my standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronite'a, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!